Witam Was wszystkich. Zobaczcie, co tutaj za mną, przede mną w sumie jest. Dwa arwosy. I jest z nami Łukasz. Cześć Łukaszu. Cześć, witam. Powiedz mi, twoje są te arwosy, prawda? No tak, no to wygląda. Jeden mój, drugi żony. Tak naprawdę. A trzeci jest? A trzeci, no trzeci mój jeszcze, tak. Czyli masz dwa. Jakie duże masz te arwosy tutaj? No te są te same mocowo 136 koni, tylko że ten jest Advance, ten jest Global. Mm-hmm. I jak u ciebie się sprawdzają arwosy? Jak na razie to bez zastrzeżeń. No tutaj duży już jest u nas 2 lata, no to już trochę coś tam pokazał, trochę coś popracował. A ten Global, no to jest dopiero zakup żony na działalność, na firmę, po prostu kupiliśmy go do usług typowo. To jest dopiero 2 miesiące, no ale ma tam je 300 godzin gdzieś zrobione. To... A ten tutaj obok, ile już ma godzin zrobione? Ile w nim przerobiłeś? No tak nie sprawdzałem, ale to około 1200-1300 gdzieś w tych granicach, bo już miał ten przegląd na 1000 i zaraz będzie miał kolejny. Czyli troszkę jednak pracuje. Tak, tak, no gdzieś tam pracują, no teraz dużo przy tej odwozie właśnie kukurydzy, nalatają z tymi przyczepami, to gdzieś tam te godziny kręcą. I... Czyli jednak przydaje się ciągnik. Tym bardziej przy usługach, że jak mówisz, że odwozicie tą kukurydzę, więc troszkę napracuje. A czy jesteś zadowolony z arwosów? No jak na razie jestem i myślę, że każdy, kto kupił, chyba raczej nie narzeka, ale no, każdy ma jakieś tam swoje doświadczenia, każdy opinie, ale u mnie no, one pracują dużo, bo dużo gdzieś tam w tych usługach właśnie działają i w gospodarstwie u nas. I to się sprawdza, ładnie. A co wcześniej miałeś za ciągnik przed arwosem? A to wcześniej miałem Ursusy. Mieliśmy jedną 16 i 2 60. No. I tak, 60 zamienił ten 3055 i później 16 zamienił ten, pierwszy był ten Advance 136. No to Ursusa sprzedaliśmy, no bo też był no mało wykorzystywany. Nie miał kto nim pracować, jak tym się popracowało, to tamtym już nikt nie chciał. I drugie to, że no oleje, nie mogliśmy mieszać, bo Ursus na tym oleju nie chodził, tam po prostu był za rzadki. No. Czyli, a co się tak naprawdę skłoniło do zakupu nowego ciągnika? Co mnie skłoniło? No myślę, że na pewno częściowo też dofinansowania, bo złożyliśmy na ten prof. Mieliśmy mieć najpierw jeden duży, ale później stwierdziłem, że będzie przykro się przesiadać w 60 do oprysków i stwierdziłem, że jednak wezmę 2 o różnej mocy, jeden do opryskiwacza, a drugi taki główny. No i tak z pomocą tych dofinansowań to naprawdę wyszły, no kurde, nawet nie cenę dobrego jakiegoś tam używanego jednego ciągnika. Czyli gdzieś tam inwestujesz jednak w gospodarstwo. No tak, no był taki jakiś moment, że po prostu z tatą też jak pracowałem już prawie no 10 lat na swoim. No i tak tata po prostu odpuszczał, nie chciał już, mówi, tak on już nie chce hodować, nie chce ten, on mówi, się rozwijał nie będzie, a ty jak chcesz, jak mówi, chcesz to pomogę, jak nie, no to mówi, twój wybór. No i tak pomyślałem, że jednak, no ja lubię gospodarstwo, od dziecka w tym pracuję, lubię po prostu, ja to tam, akurat dla mnie to nie jest jakaś ciężka praca, tym bardziej te usługi rolnicze, to, bo robię to, co lubię. Także 14-15 godzin na kombajnie i dla mnie to jedynie, co to najbardziej... A wspomniałeś, że hodujesz, czyli masz jakieś zwierzęta. Tak, no my mieliśmy ogólnie trzodę, zlikwidowaliśmy trzodę, mieliśmy prawie 1000 sztuk i właśnie po likwidacji tej trzody szukaliśmy jakiegoś tam innego źródła dochodu, no to i tak postawiliśmy na te usługi, nie? Jak maszyny będą nowe, kupiliśmy też ten ciągnik na usługi, robimy też usługi rolnicze kombajnem tak samo. A czy przy bydle też sprawdzają Ci się te ciągniki? Używasz, są Ci potrzebne? Tak, no jak najbardziej. No prace zielonkowe, szczególnie ten mały, to no, najbardziej te prace zielonkowe ogarnia, duży z prasą. A tak do obsługi takiej codziennej to też mamy ładowarkę. No tu ładowarką tą przegubową małą obsługujemy, także pracy dużo przy tym nie ma. Bydło jest na luzie, także no nawet przy tych usługach, gdzie absorbują mnóstwo czasu od rana do nocy, także jest jakiś tam zawsze moment, żeby tam rano wyskoczyć, poprzątać po tą ładowarkę. A czy jakieś małe awarie były przy arwosach? Małe awarie. No w tym roku w małym mi 2 razy szyba poleciała. Kurczę, to jeden raz, no to przy pierwszym pokosie kamień strzelił. Założyliśmy nową i z mulcherem, kurde, i drugi raz od razu. 3 dni tylko nowa szyba była, nie? I strzeliła. No i teraz już mam nową, znowu założoną. A przy tym dużym awaryjnie, no teraz jakiś tam wyciek się mały pokazał przy tym, przy sprężarce, ale to na wężu, po prostu te miedziane podkładki gdzieś tam kiedyś próbowałem coś tam zrobić, przekręcić chyba wąż i dokręciłem te same podkładki jeszcze raz i one no już są ociśnięte i nie trzymają chyba tak, a w sezonie no teraz jakiś jest tak
czas taki. A tutaj wspomniałeś, po rodzicach odziedziczyłeś gospodarstwo. No nie do końca. Nie do końca. Nie do końca, tak. Pierwsze moje hektary, można powiedzieć, dostałem od swojego chrzestnego. 11 hektarów to było gospodarstwo, no też tak by rodzinne, no bo i to moja mama pracowała w tym i wuja po prostu wybrał inny kierunek, nie gospodarzył. Jakiś czas gospodarzył, później poszedł do pracy, no i my to gospodarstwo obrabialiśmy, także ja od dziecka w tych hektarach pracowałem. I po prostu jak miałem możliwość wzięcia do finansowania tego młodego rolnika, no to on stwierdził, że po prostu no, pracuje w tym od dziecka, on chciał mi to przekazał darowizną. No i od razu w przyszłym roku po tym przekazaniu, to był 2011 rok, a w 13, nie 12 to był rok, a w 13 od razu kupiłem swoje siedlisko z budynkami 8 hektarów swojej ziemi i tam na tym gospodarstwo, które tam teraz mieszkam. No i tak powoli, stopniowo gdzieś tam, a to dokupowaliśmy, trochę dzierżaw, trochę to. I tak do tych 70 hektarów. Doinwestowałeś tutaj. No troszeczkę te hektary jednak doszły. Łącznie teraz obrabiamy 70 hektarów, z czego trochę jest łąk i właśnie reszta, no tam 60 jest, porywak do 70 jest obsiane. Także kukurydza, rzepak, pszenica, trochę pszenżyta i to tak na przemian, żeby to zmianowanie jakieś tam miało ręce i nogi, żeby to... A czy sam prowadzisz gospodarstwo, masz kogoś do pomocy? To znaczy tak, no w gospodarstwie, w pracach polowych, no pomaga mi tata dużo, teść, mój też żony, ojciec pomaga. Zatrudniliśmy teraz od żniw, od lipca, bodajże na tą działalność, do działalności, do usług, jeszcze właśnie kolegę pracownika, który teraz też ze mną tutaj działa, odwozi kukurydzę. Bo jednak tak. Ciężko byłoby samemu obrobić no tyle tak, hektarów, no. Tym bardziej, gdzie są usługi. Tak, usługi. No, kombajn, trzy ciągniki, no jakieś jeszcze zdalnie sterowane nie są, także muszę jakoś tam wszystkich sam trzech nie ogarnę, nie? Także no, żeby gdzieś tam to efektywnie pracować, trzeba było. No i rodzice dużo pomagają, no bo to wiadomo, ojciec gdzieś tam pracuje, po pracy przychodzi, je obiad i przychodzi mi pomaga, także no to też jest duża pomoc. Także no, gdyby nie to, no to pewnie też by to gospodarstwo się nie rozwijało, tak się rozwija, no. A z jakimi innymi maszynami pracują arbosy u Ciebie w gospodarstwie? No arbosy pracują z różnymi, no typowo tak, pług mamy Unię, też wzięliśmy razem z firmy Korbanek, razem z ciągnikami tymi pierwszymi, wzięliśmy pług Unię, wzięliśmy siewnik Unię, i agregat Tolmet do siewnika i talerzówkę Tolmeta wzięliśmy. A tak to no poza tym no to w transporcie pracują, no i no ogólnie no mulcher ten mały, z mulcherem dużo kula, z rozrzutnikiem, a na usługach też dużo jeździ, także no tych. A czy jesteś z tych maszyn zadowolony, z pługu i z tych innych? Tak, no szczególnie właśnie z talerzówki i z pługa, no z siewnika też jestem bardzo zadowolony, no ogólnie no myślę, że te wymory moje nie były jakoś tam złe, bo też pług był z przedpuszkami, nie byłem jakoś szczególnie tak przekonany do tych przedpuszek, szczególnie przy ściernisku kukurydzianym, że mogłem się zapychać, ale ładnie ta Unia kryje, naprawdę poplony takie metrowe oram i jadę i gdzieś tam każdy, o bo trzeba by jakiś wał pewnie z przodu, bo nie przykryje, nie? Kryje wszystko ładnie. Czyli jesteś zadowolony z tych wyborów swoich. No i siewnik też na tej radicy jest talerzowej z kółkiem dogniatającym, to tutaj też dużo usług właśnie w okolicy, bo jest glina, jest problem ze wschodami, to kółko jednak jak docisk się ustawi, głębokość na kółku, to jest naprawdę wschody bardzo ładne po nim. Mimo, że to jest tylko Unia, ale jest naprawdę wschody super, nie? Cześć, za chwilę wracamy do naszego filmu. W najbliższy wtorek gość specjalny w trakcie relacji na żywo będzie zbijał dla Was ceny części do ciągników i maszyn rolniczych na naszym kanale YouTube. Link do relacji znajdziecie w opisie pod filmem. Okej, a jak kupiłeś pierwszy ciągnik i już przyszła myśl, że jednak będzie potrzebny drugi. Czy rozważałeś jakąś inną markę, czy od razu w głowie miałeś arbosa? To znaczy tak, no na pewno w głowie miałem od razu arbosa drugiego, ale no też no jakby nie było, też u konkurencji gdzieś w innych markach po prostu przepatrywałem jakieś ceny, oferty, coś takiego, no bo też nawet do tego dofinansowania jakieś tam oferty musiałem wziąć, ale jednak no mówię, kurde, no cena jest nie do przebicia, jakościowo są ciągniki zadowalające, jeśli chodzi o te nasze prace, które robią i no i raczej no, nie było za bardzo konkurencji tak w tym momencie. No bo gdzieś już miałeś tego pierwszego arbosa, więc były jakieś przyzwyczajenia, wiedziałeś jak już nim pracować, więc pewnie to też skłoniło Cię do tego wyboru. Ten był właśnie ten Advance był
I najbardziej to mnie tak zastanawiało, czy tego globala spróbować, czy znowu Advansa jednak. Ale wziąłem tego globala i też jestem zadowolony, bo tak na przykład ojciec mój już jest starszy, on już tego Echera nie do końca tam miał, na pewno teraz już sobie robi, ale pierwszy raz jak wsiadł, to też musiałem mu tłumaczyć, co do czego, co ten, a już jest tutaj, jest podnośnik, jest tylko dźwignia góra-dół, jest to, jest wiadomo, jest bardziej prosto i też jak, tym bardziej jak kogoś zatrudniamy, czy ktoś po prostu wsiądzie, kto nie jeździł, to bardziej ogarnia, szybciej idzie, po prostu się przyzwyczaić. Czyli nie boisz się podejmować takich nowych wyborów, nowych rzeczy? No nie, lubię sobie tak testować, lubię zmiany. I myślę, że no tutaj akurat z ciągników jestem zadowolony i no też kwestia uciągu i wszystkiego, no jestem zadowolony, no co to będę tam jakoś tak, nie będę tutaj upiększał ani czarował, ale no.